Siema, wczoraj wystartowała nowa gierka survivalowa, która się nazywa Icarus. Jest to gierka od dawnego twórcy DayZ, który opuścił Bohemia Interactive. No i sobie zrobił nowego survivalka. Zaczynamy oczywiście od stworzenia naszej postaci. To nie jest survival PvP z tego co wiem. To jest bardziej taki PvE typu Valheim czy coś takiego. Zaczynamy oczywiście od stworzenia naszej postaci. Tutaj mamy jakieś talenty. Construction, Survival, Combat, Solo. To mi się wydaje, że będziemy sobie odkrywać podczas gry. A jeszcze tej gierki nie odpalałem. Tutaj mamy Tech Tree, czyli to, co możemy robić. No i tutaj coś mamy, jakieś medale i tak dalej. No, więc startujemy nową gierkę i tutaj mamy jakieś kontrakty. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale dużo tego jest. I zaczynamy sobie tutaj, od lewej strony, czyli pierwszy Welcome kontrakt. to Icarus, friend. Okej. UDA says we gotta drop you in a safe, well-mapped zone your first time down. I na to mamy They must 7 have been dni. thinking of some Także other planet. let's go. You'll A, i tutaj soon jeszcze enough. sobie wybieramy, co bierzemy ze There's a ways sobą. to No ja go nic nie mam before you niestety, head out także hunting for nic nie exotics. wezmę oprócz tego. Right now, it's about learning to survive on the Friends surface. only, private. So head down, Okej. take a look around. Dobra, niestety miałem takie problemy z nagrywkami, ale ogólnie chodzi o to, że po lewej u góry mamy swój poziom i ten poziom wybijamy poprzez tam zbieranie surowców i tak dalej. I tutaj mamy Tech Tree i na każdym poziomie odblokowujemy chyba tam, nie wiem, dostałem 3 punkciki na pobiciu pierwszego poziomu. No i oczywiście mamy drzewko naszych talentów. Ja na początku idę w wagę, bo przeważnie tak jak w survivalach się idzie w wagę. Oprócz tego mam tak, mam Spira. Odblokowałem sobie Campfire'a i Bedrolla. Tyle, że na Bedrolla potrzebuję skóry i futra. Prawdopodobnie mogę to zdobyć z tego tutaj wilka. Tyle, że wilka nie mogę oskurować, bo potrzebuję nożyka. Czyli muszę wbić kolejny poziom, żeby Stone Knife'a sobie zrobić. Ale jest jedna fajna rzecz. Na przykład mogę sobie nieść tego truchło tego wilka. Także fajne. Zrzucamy, pyk, i on sobie stoi. Prawie jakby żył. Dobra, także ja idę wbijać drugi poziom, bo musimy oskurować tego wilka. Nie wiem jeszcze, o co chodzi z tym tlenem tutaj. Mam 65% tlenu. Totalnie nie mam pojęcia, jak się ten tlen ładuje. A, dobra, już wiem. Nieważne. Już wiem, jak to działa. Także lecimy wbijać level. Czyli ogólnie chodzi o to, że muszę te kamyczki Oxide sobie wydobywać, żeby mieć po prostu tlen, żeby nie umrzeć z braku tlenu. A wydobywanie wygląda całkiem przyjemne. Oczywiście tam trzeba pomachać trochę, jak to w survivalach bywa. Ale jest w miarę okej. A, staminy nie mam. Okej. Mamy 86% tlenu. A to daje plus 9. Także myślę, że z tym tlenem to nie będzie jakichś większych problemów. Tym bardziej, że tutaj tych kamyczków sporo jest. Dobra, to ja sobie powydobywam tlen. Podczas tego wydobywania wbija mi się level. No i widzimy się na drugim poziomie. Dobra, mamy level upik. Drugi poziom. Także odblokujemy sobie tutaj w drzewku Stone Knife'a. Co to jest? Aha, okej. Projectile damage od 0 do 1. A, to ja tego chyba nie chcę na razie. Na tier drugi muszę mieć 10 poziom. O, łuk może bym sobie zrobił. Łuk? Stone Arrow, okej. Później sobie pójdziemy w bandaże. Prawdopodobnie w tego Hammera tutaj. O, jeżeli chodzi o nasze drzewko, to dałbym sobie w staminę, tylko nie wiem, gdzie jest stamina. Tutaj jest base stamina, okej. Pyk. Czyli mamy punkcik w wagę i punkcik w staminę. Bo ta stamina bardzo szybko idzie, jak się kopię różne rzeczy. Przy okazji, nie wiem, czy się nagrało ścinanie drzewka, ale jeśli nie, to wygląda to tak, że musimy ściąć to całe drzewko tutaj. Ono sobie upada. Albo się blokuje. W tym przypadku. No i jeszcze musimy je tutaj pociąć na mniejsze kawałki. I jeszcze na mniejsze kawałki. Dopiero możemy zebrać. Pyk. Dobrze, czyli ja muszę teraz skraftować tego bedrola. A. Zrobimy sobie knife'a.
Żeby oskurować sobie tego wilka. Aha. Dobrze. Mogę go jeszcze oskurować? Mogę, dobra. Ale kości same dostałem. Czy musimy poszukać innego wilka? I potrzebuję wody, bo mi bardzo szybko woda spada. Także idziemy szybko tam zobaczyć. Czy ja mogę się napić tej wody tutaj? Czy nie bardzo? O, mogę się napić. Dobrze, mamy full picia. O, rybka, ciekawe, czy mogę rybkę upolować tego? Mogę. Ale koks. Ty, to jest jakaś pirania chyba. Dobra, mamy rybki. Ciekawe, czy ja będę mógł na campfire'ze sobie zrobić. Ugotować. To mogę zbierać, tego nie mogę. Okej. Dobra, to robimy campfire. Pyk. Zobaczymy, czy ja te rybki mogę ugotować sobie. Dajemy pod piątkę. F. Teraz tak, jak to działa? Musimy dodać tutaj rybki. A. I tutaj je pieczemy, tylko nie mamy fuela. Pyk. Activate. O, zlogowało. Dobrze, no i pieką nam się rybki. 30 sekund jedna rybka. No, czyli z jedzeniem nie będzie problemu. Jeszcze mam misję, żeby zrobić taką bazę jakby małą. Także prawdopodobnie jeszcze sobie łuk zrobię. O, to będzie gitem. Łuk i strzały. Ile strzał mogę zrobić? 5. Nie mam kamieni. Dobra. No jak tam nasze rybki? Okej, rybki są zrobione. Także bierzemy je sobie. I chyba możemy zjeść. 6. Pyk. Dobrze, rybka zjedzona. Także jedzenia mamy więcej. Zrobimy sobie jeszcze strzały. Ile mogę zrobić? Zrobię 25. Pyk. No i dobra. Idę szukać jakiejś miejscówki fajnej. O, mogę to w ogóle podnieść. A, pyk. Dobrze. Idziemy szukać jakiejś fajnej miejscówki pod bazę. Żeby tam łóżko zrobić i tak dalej. Jeszcze bym zobaczył, jak się strzela z łuku. Okej, celujemy i lewym naciągamy, strzelamy. Okej. Dobra. Ja idę szukać jakiejś fajnej miejscówki na bazę. O kurde, jakieś zielonki tu mamy. Nie, może sobie je upolujemy. Nie wiem, jak się tutaj strzela. Dostał? Ale on szybko biegnął. Nie dostał. Kurde, jak ja mam je dogonić? Halo. Dobra, zatrzymały się jelonki. Może podejście numer 2. Pyk. 132 dostał. Strzała numer 3. Kurde, uciekł. Chyba mnie zobaczył. Ło, ale małego. Nie chciałem małego. Tamten gdzieś tam znowu ucieka. Dobra, i uwaga, pyk. No, i się udało. A fajnie to jest zrobione, że podczas ostatniego hita widzimy, jak nasza strzała leci. Dobra, hold to skin, F. No, i tak wygląda skórowanie. Okej, bierzemy wszystko. Ja jeszcze mogę kości z niego zdobyć, tak? Tak. Dobrze, więc mamy to. Jeszcze tego małego pójdę poszukać. I jak w ogóle, co ja dostałem? Dostałem mięsko, dostałem skórę. Ale one nie dają... One nie dają fura, czyli... Kurde, zapomniałem, jak to się nazywa. No nieważne, prawdopodobnie będę musiał jakiegoś wilka upolować. Czekajcie, jeszcze sobie tego upolujemy. Pyk. Główka. Nie wiem, co tam jest. Kurde, strasznie szybko one uciekają. O kurde, wilk mnie atakuje chyba. Znaczy tak średnio mnie atakuje, bo sobie idzie po prostu. Ale my sobie go zaatakujemy. Dobra, szybko poszło. Wilki to nie są jakieś gigakoksy. Zobaczymy, czy fura dostaniemy sobie wilka. To jest jakby sierść? Tak, dostałem, ale ja tego potrzebuję dużo więcej. Żeby zrobić łóżko. Ile ja na łóżko potrzebuję? 20 aż. Musimy trochę na wilki popolować.
Co tu jest? To jest królik. Ty, z królika może też dostanę sierść. Gdzie on jest? Ubiłem królika. Taki mały, że go nie widać. Dobra, nieważne. Nieważne, idziemy szukać kolejnych wilków. Dobra, udało mi się upolować tutaj króliczka. O, i z królika też dostaję sierść, ale to jakby jedną tylko. A, item broken. Czy ja mogę jakoś naprawić ten nożyk? Mogę naprawić. Okej. Okay. Jeszcze te kości weźmiemy. Pyk. No co, idziemy szukać jakiejś miejscówki na bazę, bo jeszcze do tej pory nic nie znalazłem. Dobra, mamy kolejnego wilka na celowniku. Gdzie on jest tutaj? Pyk. Został. Dobrze, i level upik przy okazji. Także sobie go na szybkości oskurujemy. Pyk. Ciekawe, ile on da. 4. 4 fura. 4 fury hop dał. Dobra, i wbiliśmy level. Także... Na pewno chciałbym bandaż. I oprócz tego chyba pójdziemy jeszcze w to. Wood Reaper Hammer. Jeszcze mam jeden punkcik. Okej, dobra, pójdźmy w torcza. Dobrze, czyli ja jeszcze potrzebuję troszkę tego fura znaleźć. Chciałbym najlepiej zrobić bazę gdzieś przy wodzie chyba. Bo jeszcze nie wiem, jak tu się woda zdobywa, oprócz tego, że trzeba iść do wody. Co jest? Tam jest koniec mapy? Nie no, nie wygląda, jakby to był koniec mapy. Czekajcie. No nie, no tak. Okej, okay, czyli tam już mamy koniec mapy. Zaszedłem na koniec mapy, szybko poszło. A według tej mapy, to jeszcze mam tam kawałek duży dosyć. Okej, okay, chyba w górę ogólnie powinienem iść. Także będę musiał zawrócić. I pójdziemy sobie w górę. Ogólnie z tego, co zauważyłem, to tutaj różne jedzenia dają dodatkowe statystyki, tak jak w Valheimie. Na przykład jagody dają 50 staminy, minus 10 water consumption. Co daje rybka? O, mam efekt rybki. Maximum health, plus 20% stamina regeneration. Także też opłaca się jeść różne rzeczy. To jest fajne. Jeżeli chodzi o tlen, to z tlenem póki co nie ma problemu. Że idziemy szukać. Idziemy dalej szukać miejscówki na bazę. O, znalazłem coś nowego. Jeszcze tego nie brałem. Sulfur. Czyli siarka. Pewnie się do czegoś przyda, także ja sobie to wykopię. Dobra, chyba znalazłem miejscówkę na pierwszą bazę przy takim wodospadzie. Fajnym, pyk. Prawdopodobnie zrobiłbym sobie ją chyba tutaj. Pytanie, czy ja już łóżko mogę zrobić. Jeszcze nie mogę. Muszę jeszcze jednego wilka znaleźć. Woodpile. Okej, okay, skraftujemy sobie to. A, ja miejsca wokół ogólnie nie mam. Za bardzo. Jak to działa? Okej. Okay. Problem jest taki, że żadnych struktur jeszcze nie mogę kraftować. Tutaj będą jakieś struktury później. Smallwood crate. A to jest dopiero na piątym poziomie. Tutaj coś mamy niby. A, to na piątym poziomie prawdopodobnie dopiero będziemy mogli skraftować jakieś struktury. Na to wychodzi. Żeby móc sobie domek zrobić. Pier drugi, trzeci, czwarty. Okej. Okay. Dobra, to ja idę szukać tego jednego wilka, bo się ciemno zaczyna robić. A ja chciałbym sobie to łóżko zrobić. Ogólnie to jest malutki problem, bo jest jakiś sztorm. A ja nie mam, kurde... Nie mam schronienia żadnego. Musiałbym chyba bandaż zrobić, bo walczyłem z wilkiem. Kurde, tak średnio się to skończyło. Bo dzida mi się rozwaliła i dostałem tam ze dwa hitki. Także się uleczymy.
Pyk. Dobra, nie wiem o co chodzi z tym sztormem. Czy jak to doleci do końca, to ja umrę. Czy o co chodzi, ale możemy sobie skraftować łóżko w końcu. Także pyk. Dobra, mamy łóżko nasze. Jeszcze chciałbym dolecieć tam do bazy. Mole, jest kurde sztorm. Mam nadzieję, że nie umrę. Ale jest możliwe, że właśnie tak się stanie. Z tego co widzę, jak jestem pod drzewem, to chyba nic mi się... A nie, jednak mi się dzieje, okej, nieważne. Dobra, stawiamy sobie łóżko. Pyk. Może postawię sobie jeszcze jakieś ognisko na szybko. A ja mam... Kurde, miałem ognisko już jedno, zapomniałem o nim. Dobra, na szybkości sobie odpalimy. Powiedzmy, że to wrzucimy, pyk. Activate. A, ja ze śniegu mogę wodę robić. Okej. Okay. Ja potrzebuję jakiegoś termosu. Dobra, wydaje mi się, że przeżyjemy chyba. A nie, tutaj dopiero będzie sztorm. O kurde, zobaczymy. Dobra, wbijem level kolejny. I co ja bym tu chciał dodać? No nie bardzo mogę coś dodać, jak mam być szczery. Tutaj mogę. Touch beam. O, touch floor. Okej, okay. Czyli mogę sobie jednak odblokować już powoli. Okej, okay, czyli flora mogę zrobić. Dajmy sobie jeszcze jeden punkcik w wagę. Uda bym potrzebował troszkę, mamy rybki. Okej, okay, zaraz będzie sztorm prawdopodobnie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczymy sobie flora jednego. O, okej, okay, coś takiego po prostu. Coś się dzieje? Miał być sztorm jakiś. A. Okej, okay, czyli ten sztorm już chyba był po prostu i przeżyłem. Także koks. Dobra, powiedzmy, że zrobimy sobie z czterech podstaw. Oczywiście póki co nie będę mógł ścian zrobić ani nic takiego. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Żeby zrobić teraz ściany, to ja chyba będę musiał wbić kolejny poziom, wiecie? Zrobimy sobie jeszcze pochodnie, bo jest ciemno. Pochodnie bym dał na szóstkę. Jak mi się odpala? F. A, prawym po prostu, okej. Okay. Tutaj mamy sobie piczku, możemy się napić. Jedzenie też mamy, więc nie ma z tym problemu. No i póki co tak wygląda moja chata. Ale chatę to już sobie zbudujemy w kolejnym odcinku. Ja sobie postaram wbić level 5, żeby móc zbudować chatę i będziemy w kolejnym budować. Także aktualnie to było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Elo.